nie wiem od czego zacząć, ale wiem, że nie zaczyna się zdania od więc. A zatem przynajmniej wiem od czego nie zaczynać. Na różne tematy brakuje mi zdrowego rozsądku, takiego głosu zdrowego rozsądku na tak zwany chłopski rozum. Jestem z małego miasteczka, więc wydaje mi się, że ja się do tego nadaję, nie? Chciałbym powiedzieć wam parę słów o ustawie, która teraz wchodzi. Przede wszystkim jest to ustawa, która, o ile się orientuję dobrze, dowiadywałem się z różnych źródeł, a dotyczy tylko eugeniki, czyli zakazu zabijania dzieci nienarodzonych z powodu wad, podejrzenia wad genetycznych, uszkodzenia płodu. Oczekiwanie od społeczeństwa, od kobiet, od mężczyzn, bo te nienarodzone dzieci mają ojców, którzy czasami się rzeczywiście uchylają, ale bardzo często chcą być uwzględnieni, tak? Chcą czuć się ważni i mieć swój głos. Zatem proszę, wszyscy, którzy uważają, że faceci nie powinni się wypowiadać, niech spadają po prostu, nie? Jeżeli ktoś odmawia mi prawa głosu w jakiejś sprawie, która, że niby nigdy mnie nie będzie dotyczyć, bzdura, spadać. Ale do rzeczy. Wprowadzenie takiej ustawy i oczekiwanie od kobiet i mężczyzn, tak przyznaję, rzeczywiście głównie od kobiet, oczekiwanie pewnego zachowania musi wiązać się z tym, żeby tym kobietom, tym rodzinom coś zaproponować. Nie można powiedzieć im po prostu: chcemy, żebyście rodziły dzieci, bo tak uważamy. Tak, ja też tak uważam, że kobieta powinna, tak, chcieć urodzić, że matka powinna chcieć urodzić dziecko. Ale mam w sobie coś takiego jak empatię i rozumiem, dlaczego te kobiety mają obawy uzasadnione, dlaczego ojcowie mają uzasadnione obawy. Nie wolno oczekiwać od nich tego, że będą postępowały tak, jak my chcemy, jeżeli nie zapewni im się tego, że nie pozostaną z tym same. Jakiekolwiek działania, żeby ograniczyć aborcję, czyli zabijanie nienarodzonych dzieci, musi być związane z kasą. Trzeba zapewnić pieniądze na to, żeby kobiety, wpierw opieka psychologiczna, żeby kobiety i ich rodziny były otoczone opieką psychologiczną, żeby fachowcy mogli im to wytłumaczyć, żeby one nie zostały z tym same, właśnie żeby nie były same przy podejmowaniu takich decyzji. Takich decyzji nie wolno podejmować samemu. I ktoś powinien im pomóc. Nie podejmować te decyzje za nie. Bo właśnie o to chodzi. Ja wierzę, że większość kobiet, która
ma dylemat. Jeżeli by wpierw została przygotowana psychicznie na to, co się wydarzy, jeżeli miałaby wsparcie najbliższej rodziny, swojego faceta, a jeżeli nie, to przynajmniej środowiska, rządu, organizacji, jakiejś konkretnej organizacji społecznej, która zajmie się nimi od A do Z, wtedy nie podjęłaby takiej decyzji, żeby zabić dziecko. Może nie udałoby się, nie można oczekiwać od ludzi heroizmu, więc w najtrudniejszych przypadkach ja rozumiem, że nie chciałyby, że jest przysłowie, tak? Czego serce, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, więc dopóki to dziecko jest w ich łonie, kiedy urodzą, nie jestem przekonany, że będzie, kiedy oddadzą, nie będą czuły takiego cierpienia, nie? Ale nie będą czuły też cierpienia, że zabiły. I w takich sytuacjach muszą być środki, żeby one były pewne, okej, dobrze, ja urodzę, a co dalej z tym dzieckiem? Będzie się poniewierało gdzieś? Nie, wtedy właśnie potrzebni są ludzie dobrej woli, ludzie z pieniędzmi, którzy się tymi dziećmi zajmą. Że one będą wiedziały, okej, dobrze, ja nie dam rady tego zrobić. Jeżeli uważasz, że tak jest lepiej, rzeczywiście nie chcę zabijać, ale ja nie dam rady wziąć na siebie ciężaru wychowywania, bycia z tym dzieckiem. Jednokrotnie te kobiety mają już dzieci i rzeczywiście dziecko bardzo upośledzone na przykład byłoby ogromnym obciążeniem i taka kobieta nie mogłaby się poświęcić. Są oczywiście takie, które mogą i to robią, ale i brawo im za to, ale nie można oczekiwać, że wszystkie tak będą postępować. Natomiast nie można też mówić, że zabicie dziecka to jest po prostu fantastyczne wyjście. Nie? Wszystko się kończy, bo nic się nie skończy. Bo zacznie się inna trauma, która gdzieś tam będzie siedzieć z tyłu głowy. Dlatego uważam i apeluję do jednej i drugiej strony. Zmieńmy wektor, skierujmy się na pomoc tym kobietom, a nie na twierdzeniu, że mogą sobie abortować dzieci, kiedy chcą i zabijać, albo że nie wolno im absolutnie tego robić i pozostawiamy je samym sobie i decyzja należy do was, nie? Nie, od nas zależy, żeby właśnie powiedzieć tym kobietom, nie jesteście same. Są takie wyjścia. Zróbcie to. Nie zabijajcie, bo narażacie się na ogromną traumę. Ale my możemy wam w tym pomóc. Nie będziecie w tym same. Jeżeli zdecydujesz się urodzić to dziecko i je wychowywać, my ci pomożemy. Nie zostaniesz w tym sama. Tego trzeba. To jest moim zdaniem zdrowy rozsądek i okazanie miłości właśnie kobietom w najtrudniejszych sytuacjach. Okazanie im serca i zapewnienie bezpieczeństwa im i dzieciom, które się urodzą.